Małgorzata Parys, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a moim Państwa gościem jest dziś pani Elżbieta Miklis, kierownik Domu Dziennego Pobytu Senior i organizatorka lubińskiego Betlejem. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o tym wyjątkowym wydarzeniu, które czeka nas już najbliższą sobotę, czyli 9 grudnia. Proszę powiedzieć o początkach lubińskiego Betlejem, bo od wielu lat odbywa się ono w Lubinie regularnie. Tak, organizatorem tego przedsięwzięcia od 9 już lat jest przede wszystkim Stowarzyszenie Seniorów Trzeci Wiek w Lubinie, ale nieodzownie współpracuje z Domem Dziennego Pobytu Senior, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przy dofinansowaniu, znaczącym dofinansowaniu prezydenta miasta Lubina. Organizujemy to przedsięwzięcie, myślę, że z pożytkiem dla mieszkańców naszego miasta, dla mieszkańców dorosłych, czyli przede wszystkim mam tutaj na względzie seniorów, którzy w tym momencie są tak naprawdę podmiotem aktywności środowiskowej. Jestem z seniorów niezwykle dumna, bo jest to powód ogromny do dumy, że udało się nam tak bardzo osoby starsze zaktywizować, że inwencja wielokrotnie wypływa od nich samych. Każdą akcję, bez względu na to, czy dotyczy święta tak doniosłego, czy dotyczy jakiejś okoliczności, którą organizujemy na bazie naszej placówki, to zawsze możemy liczyć na współpracę seniorów i to jest piękne, to jest bardzo istotne. To jednocześnie jakby wpisuje się w tradycję świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Wpisuje się też w to, że możemy powiedzieć, że tak naprawdę codziennie wspieramy się nawzajem i możemy to robić. Tak jak już wspomniałam, pierwsze takie uroczystości z okazji Betlejem udało się nam zorganizować 9 lat temu. Było to zaraz po założeniu Stowarzyszenia Seniorów Trzeci Wiek. I wtedy właśnie mogliśmy pisać już projekty i pozyskiwać środki finansowe dla organizacji pozarządowych. Oczywiście pierwsze kroki były bardzo trudne. Każda z tych uroczystości jakby przynosiła kolejne doświadczenia, przynosiła kolejne wnioski, które pozwalały nam za kolejnym już organizowaniem eliminować to, co powiedzmy przeszkadzało, to, co nie funkcjonowało tak, jak winno funkcjonować. Oczywiście celem naszym i największym i najbardziej wartościowym jest to, by w tym dniu spotkały się różne pokolenia. Od maleńkich dzieci, czyli takich w wieku żłobkowym, poprzez przedszkola, szkoły podstawowe, młodzież szkół średnich, po osoby właśnie dorosłe, po osoby w wieku senioralnym. Udało się to uczynić. Udało się także przy tejże okazji zaprosić do Centrum Kultury Muza, bo z reguły na bazie Centrum Kultury Muza organizujemy to przedsięwzięcie, przywołać całe rodziny, bo kiedy występuje taka gwiazda mająca 3 lata, no to z wielką ochotą oglądają babcia, dziadek, ciocia, wujek, siostra, brat, mama, tato oczywiście. Tutaj też chciałabym pochylić się w kierunku rodziców tych wszystkich dzieci, bo przeżywają razem z tymi dziećmi te występy, bo przygotowują te dzieci. Oczywiście opiekunowie, czy to w żłobkach, czy przedszkolach, także ogromną rolę tutaj pełnią. Ale pięknym jest, kiedy właśnie cała rodzina przeżywa taki występ i cała rodzina przychodzi do Centrum Kultury Muza, by no, zobaczyć, by czasem zaśpiewać dzisiaj Betlejem razem, wspólnie. A kolędować trzeba, to jest tradycja, to jest nasza piękna, polska, stara tradycja.
Jest to też wspaniała okazja, by poczuć tą magię nadchodzących świąt. Na scenie wystąpią przedszkolaki, dzieci ze żłobków, a także licealiści i seniorzy. Jaki w tym roku będzie program występów? Tak jak już właśnie wspominałam, czyli będą od dzieciaczków ze żłobka poprzez przedszkola, szkołę podstawową, to akurat szkoła podstawowa numer 9 już od kilku lat przedstawia nam piękne jasełka, także zachęcamy i zapraszamy do obejrzenia tych jasełek. Oczywiście wykonują kolędy, wykonują pastorałki czy jakieś piosenki, teksty, utwory o zimie. Zaprezentują się także zespoły z Domu Dziennego Pobytu Senior, czyli zespół Wrzos, Hosedyna od Lubina i chór Cantabile. Mamy w tym roku przyjemność gościć po raz pierwszy zespół Przyjaciółki z Niedźwiedzic, który także zaprezentuje swoje utwory, takie pastorałki i kolędy, które nie zawsze są nam znane. Jest to jednocześnie okazja do tego, by poznawać coś nowego, bo tak naprawdę w naszym mieście i wokół naszego miasta mamy taki zlepek różnych kultur, różnych regionów i możemy się wyedukować na temat tych polskich pięknych tradycji. No i oczywiście będziemy mieli na zakończenie w okolicy godziny 14:15 kapelę góralską o nazwie Ondraszki. Kapela oczywiście ze skrzypeczkami, akordeonem i pięknymi góralskimi przyśpiewkami będzie przedstawiać swój program do godziny 15, od 14 do godziny 15. W międzyczasie będą także przewijać się po kiermaszu, bo oczywiście temu przedsięwzięciu artystycznemu towarzyszy także rękodzielnictwo. Mieszkańcy Lubina pokazują swoje skarby, jakie zrobili w ciągu roku bądź tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Możemy to zakupić za niewielkie pieniądze. Możemy sprezentować te piękne skarby swoim najbliższym. Nie musimy sięgać... A rękodzieło jest też w cenie. Naturalnie, jak najbardziej. Chociaż powiem tak, zadziwia mnie ta umiejętność pozyskiwania materiałów bądź wykorzystania tych materiałów, bo przecież pokazują się ryż, makaron czy jakaś kasza na bombkach. Kto kiedyś o tym pomyślał? Absolutnie. A dzisiaj tkanina, dekupaż, jakieś koraliki toho, które pochodzą z Japonii, a więc nawet i taka sztuka użytkowa się tutaj odnajduje. Można będzie kupić miód do maku na święta. Można będzie nabyć na przykład jakieś perfumki, bo takie stoisko też jest przewidziane. Mamy ponad 40 wystawców. Będziemy te stanowiska lokować zarówno na dolnym holu, jak też i na górnym holu. Przygotowaliśmy oczywiście w cukierence babuni słodkości, którymi będziemy chcieli poczęstować. Jakieś rogaliczki takie maleńkie, czy ciasto marchewkowe. Przygotowane przez lubińskich seniorów. Tak jest, przez właśnie przede wszystkim kobiety, chociaż zdarzają się i mężczyźni, którzy tę sztukę lubią przekazywać i chętnie włączają się w organizowanie takich przedsięwzięć. No jest słodko, pachnąco, jest miło i serdecznie, jest piękna atmosfera, atmosfera taka rodzinna i o to nam przede wszystkim chodzi. To na sam koniec może zaprośmy wszystkich mieszkańców Lubina i nie tylko, całego naszego regionu, gdzie i kiedy odbędzie się w tym roku lubińskie Betlejem. Zapraszamy serdecznie w godzinach od 10 do 15 w Centrum Kultury Muza. Oczywiście sala widowiskowa, jak również dolny i górny hol
Zapraszamy pięknie do obejrzenia, do pośpiewania, do zakupienia jakichś drobnych prezentów. A przy okazji pięknych, radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia od lumińskich seniorów. Oczywiście zapraszamy i warto dodać, że wydarzenie jest, wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, więc wszystkich serdecznie zapraszamy już w najbliższą sobotę do Centrum Kultury Muza w Lubinie. My Państwu dziękujemy za uwagę. Przypomnijmy, moim Państwa gościem była Pani Elżbieta Miklis, organizator lubińskiego Betlejem. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pięknie. Do widzenia.